Pierwszym opowiadaniem było Back in the DDR. Tytuł to kompilacja Back in the USSR, piosenki słuchanych kiedyś maniakalnie Beatlesów i niemiecki skrót DDR. W tym nieistniejącym już państwie w 1979 roku spędziłem prawie 2 miesiące na zarabianiu marek w ramach obozów pracy. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego właśnie to opowiadanie wykluło się jako pierwsze. Tytuł, bo zawsze zaczynam od wymyślenia tytułu, później jest już z górki, wydał mi się intrygujący. Ta wielojęzyczna zbitka, niczym Achtung Baby, U2, purystom zapewnie się nie podoba, a od kolegi usłyszałem, że jestem niczym T.S. Eliot, szalejący językowo w ziemi jałowej. Tytuł mojej debiutanckiej książki brzmi Back in DDR i inne opowiadania, aż 3 języki, wcale nieźle, powtarzał. Do dziś nie wiem, czy to był komplement, czy szyderstwo.